Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i dziś widzimy się w grze Backpack Hero. Ale zanim ktoś powie, darmówka z neta czy coś, to otóż nie tym razem, gdyż jest to pełna wersja, czy tam w sumie można powiedzieć super tajna beta, early access i tak dalej, który jest udostępniany wszystkim wspierającym tej gierki. Jak dzisiaj dosłownie dostałem kodzik po prostu z kluczykiem na Steam, jest to pozwolone, żeby nagrywać, ogrywać, sprawdzać. Więc za to tu jesteśmy. Gra teoretycznie może wyglądać jeszcze tak samo jak to, co możecie zobaczyć na itch.io z darmo. Czy jak się ta strona nazywała? Mniejsza teraz. Ale wszystkie przyszłe aktualizacje będą już tylko tutaj, więc jej. Będę mógł pokazywać coś, czego nie będzie mógł pokazywać chociażby Manoli. Bo tak, on, mogę powiedzieć, że trochę widziałem, że wyprzedził, jeśli chodzi o samego Backpack Hero. Tylko, że on pokazywał demówkę. A teraz tak, tu niby zacząłem rozgrywkę, ale tak, nie będę jej kontynuował. Zapraszam po prostu do początku odcinka, do początku rozgrywki i tutaj będę wam właśnie tłumaczył, czym jest Backpack Hero oraz inne takie rzeczy. Więc klikamy Start Game i tak, Welcome to the Dungeon. Na szczęście widzę, że się zresetowało, bo powiem szczerze, że to wygląda trochę inaczej po pierwszym podejściu, ale mniejsza. Więc tak, witaj w podziemiach. Musisz podbić loch poprzez schodzenie coraz do głębiej do jego wnętrza, by odkryć starożytne sery ukryte tam. Jesteś wyposażony tylko i wyłącznie w swój magiczny plecak. No i tak, jestem gotowy. Wyruszaj do lochu. Wyruszasz do lochu, wiedząc, że bardzo mało wychodzi z tego żywcem. I tak, ogólnie to bardziej jest nasza postać, taka ładna. Nie pamiętam, jak ona ma na imię, ale ogólnie jest myszą. I tak, tam szczurem możliwe, bo albo jest mysz, albo szczur. Szczerze nie sprawdzałem, ale ogólnie myślę, że szczur, bo jest też jakiegoś nie pakrat. Zresztą pakraty powinniście kojarzyć z Inscription, jeśli oglądaliście. Czy to u mnie, czy u kogoś innego. I tak, nasze życie, nasze wszystko i to jest właśnie taki delikatny, można powiedzieć, roguelite, gdzie właśnie, roguelike, ciężko mi stwierdzić jeszcze. I właśnie chodzimy, tutaj wybieram pokoje, będą walki turowe, będą różne eventy, będą skrzynki. I właśnie, oto jej główny gimmick gry. Mamy przedmieciki i mamy plecak. I wszystko, co tutaj mamy, musimy układać. Na razie okej, okay, no, takie dobra, czyli grawy wciśnie jak najwięcej przedmiotów. I na razie tak, ale, i tu teraz mówię ale bardzo, ale nawet. Zaraz zobaczycie, jak bardzo się mylicie, jeśli byście chcieli określić, że Backpack Hero jest tylko tym. Na razie dosłownie właśnie takie. Za szybko w sumie tutaj zadziałałem, nawet nie wytłumaczyłem sobie jak. Więc pozwólcie, żeby po prostu w następnym momencie, żeby tłumaczył bardziej. Właśnie tak, w walce klikaj na przedmioty, żeby ich używać. Musisz pokonać wszystkich wrogów, żeby kontynuować. Oczywiście nasza runda wroga. Tutaj jest szybko zadziałałem, więc po prostu nie wytłumaczyłem. Ale tak, póki co nasz plecaczek jest malutki. Mamy tutaj takie rzeczy jak posiłek. Zajmuje dwa miejsca, można go dwa razy użyć. Za każdym razem daje dwa energii. Czyli tego. Tarczkę. Typowa mechanika blokowania. I drewniany mieczyk. Te rzeczy właśnie, to zdaje damage, to blokuje. Używają energię, tutaj prezentowane przez takie żółte coś. No, bazowo mamy trzy na naturę, można czasem właśnie mieć jakieś takie posiłki czy coś innego, co zwiększa. Ale z góry powiem, nie wszystko wymaga tutaj energii. I tak, właśnie walka, nic skomplikowanego. I przy okazji też przepraszam za wszelkie czarne linie czy coś, ale i tak wygląda pełny ekran w tej grze. I tak, musimy go pokonać, jak widzieliście, on miał 32 życia, w poprzedniej turze się blokował za 13, w tej będzie tylko za 7. My możemy zrobić 3 ataki za 7, czy to wystarczy, żeby go pokonać? Nie, więc musiałbym żreć posiłek, a nie chcę, bo wiecie, no, niby odzyskujemy to bardzo łatwo, ale jestem z tych, co zawsze mówią, a co jeśli się przyda później? Akurat tu mogę powiedzieć wam szczerze, posiłka za często nie znajduję, przynajmniej nie znajdowałem podczas moich 3 chyba rozgrywek. Tak, w pełną wersję by. Jeśli chodzi o demo, to przyznam, że jakoś mi ominęło. Ale mniejsze. Dokończmy walkę. Tam jeszcze były inne umiejętności, ale o tym powiem później. I mamy level upa. Jej. Inaczej mówiąc, powiększamy sobie plecak. I powiedzmy, że zaczniemy od powiększenia w ten sposób. I tutaj. Gotowe. Na razie 4 miejsca, czasem będziemy mieć mniej. I właśnie, po każdej walce mamy szansę zdobyć nowe przedmioty. Ich ilość i w ogóle wszystko jest mniej więcej losowane. Przy czym ponoć jest jakaś statystyka, która zwiększa szanse na lepsze przedmioty.
chociaż mówiąc szczerze, osobiście nie znalazłem żadnych takich jakichś rzeczy. Ale tak, i to są właśnie te, które możemy, że tak nazwę, wziąć sobie z listy. A tutaj mam takie, które dostaliśmy od razu. Monetki, co tutaj mówić. Po prostu złoto oraz kamyk many. Tutaj macie trochę informacji. I powiem tyle. To jest bardzo przydatne. Aczkolwiek nie zawsze. Na razie te dwie rzeczy wezmę. No i druga ważna rzecz, która tutaj się stała. Możemy wybrać sobie rzeczy, które chcemy wziąć. Maksymalnie 3, czasami więcej, czasami mniej. I tak, kluczyk na przykład. Nie wiem, to. Bo to jest akurat fajne zawsze. Darmowe dwa obrażenia. Bez używania czegokolwiek. Nic mocnego, ale zawsze. I są właśnie inne fajne rzeczy, na przykład właśnie tunikę czy żelazny hełm, na które nie mam miejsca. No to cały gimmick tej gry. Musimy rozsądnie zarządzać ekwipunkiem, żeby na wszystko starczyło miejsce. No, wybaczcie krótkie cięcie, ale no. Więc jak widzicie, mogę na przykład teraz stwierdzić, że chcę koszulę zamiast tarczy i spróbować to jakoś upchać. Przy czym teraz właśnie też mając koszulę czy inne rzeczy, zaczynają się już ważniejsze elementy. Układ ma znaczenie. Jak widać po opisie kamienia many, później będę tłumaczył wszystko, ale teraz pozwólcie, że właśnie trochę pokażę. Ten przedmiot jest przewodnikiem. Jest używany do, jako, znaczy materiał, czy tam zasób w magicznych przedmiotach. Musi on tworzyć ścieżkę do przedmiotu, który ma zasilać. I właśnie, to jest pierwsza rzecz. Ścieżka. Kamień many muszą być połączone innymi przewodnikami do magicznych rzeczy. To jest pierwsza rzecz. A druga, hełm, który, jak widzicie, ma też swoje znaczenie. Przyległe ubranie dostajemy jeden bloku. Hełm po prawej stronie tracimy jeden bloku. I kiedy miejsce jakieś jest powyżej tego, tracisz dwa bloku. O, nawet nie mogę więcej wziąć. A dobra, to jeśli mogę, to porzucę to. Bo właśnie chcę wam pokazać wszystko mniej więcej. Natomiast właśnie sama tunika ma wszystkie przyległe z, albo z boku rzeczy. Dostają właśnie bonusy do statystyk. Sama daje jeden, znaczy 5 bloku plus 1. Teraz zajmę to, weźmiemy tak. Hełm łącznie będzie dawał 3 bloku. Tutaj 6 bloku. Mamy 9 bloku. Lepsze niż tarczka, a nie kosztuje energii. I tak. Shift by się przydał, ale powiedzmy, że pójdziemy z takim wyposażeniem. Tarczkę porzucamy, bo jak widać nie ma miejsca. Mana stołu nabiorę, bo może pokażę wam jakąś magię. Monetki. Zawsze warto mieć. Kluczyk. Osobiście też lubię kluczyki, bo są one przydatne do otwierania drzwi, jak można się spodziewać. Kluczami się otwiera, wow, wielki sekret. Ale no. Co to chciałem? No. Może zaraz zobaczyć się, tak, zobaczycie, bo ten znaczek to właśnie są drzwi. Są tu ogólnie właśnie różne. To najczęściej oznacza wrogów, losowy event, tu mamy handlarza. To jest przejście na dół, bo to są skarby. I pierwsza walka niesamouczkowa. Dwa, slajmy. Każdy wróg ma swoje cele. I no, zanim będzie dalej, to zauważcie, 9 bloku. Ubrania pasywnie dają bloki, co jest super. Super po prostu. Tu sam możemy całą energię poświęcić na tłuczenie ich. I tak, jeśli chodzi o slajmy teraz, jak widzicie, ten zdaje 8 obrażeń, a ten chce na siebie zarzucić 5 regeneracji. Obie rzeczy są fatalne, ale nie jest to na razie groźne, więc możecie się przejmować i... Nie muszę używać posiłka, więc zaoszczędzimy go na kiedy indziej. Jak widzicie, te slajmy, no, niegroźne. Tego wykończymy. Tego nie wykończymy jeszcze. Ale uda się to w następnej rundzie. I tak, można było szybciej. Ale ja się nie śpieszę, ja tu po swojemu chcę spokojnie to ogrywać. I... No, największe zło. Milion rzeczy. W tym kluczyki. A ja nie mam miejsca. I na razie pozwólcie, że sprawdzę jedną rzecz, czy to zadziała. Z minus blok? Nie. W sensie, tak, ale nie dostaję minus bloków za hełm. A tu dostaję, okej. Okay. Czyli jedną rzecz już przynajmniej sobie odpowiedziałem i... Przy okazji mam tutaj właśnie nową broń. Maczeta. Zajmuje tyle miejsca, co drewniany mieczyk. Ale może być raz użyta za darmo i zadaje 3 obrażenia wszystkim. I właśnie się w tym pojawia największy problem, że to jest mnóstwo. Po prostu mnóstwo rzeczy, które by się chciało brać, ale no nie ma jak. W tym momencie też jestem w stanie już powiedzieć wam, że prawdopodobnie wyrzucimy mana Stone'a. Chociaż to dużo nie zmieni.
Dobra, zrobimy tak. Miol nadal zostawiam. Może się przydać kiedyś. Rzeczy, które tutaj widzicie, są naprawdę fajne, bo na przykład Water Flask działa prawie jak... Właśnie to jest w sumie to samo co posiłek, tylko że można brać jedną energię. Dobra, to posiłek wymieniamy na butelkę z wodą. Właśnie to ma 4 użycia i 1 energię, tutaj 2 użycia, 2 energii. Więc tak to zrobimy. Wezmę klucza zamiast Mana Stone'a, bo klucze są przydatne. A jeśli chodzi o resztę, hełm znacie, spaghetti działa w ten sposób. Dodatkowa obrona. I zajmuje jedno miejsce, ale jest jednorazowe. Potężne, ale na razie... po prostu na razie będę tego brał. Tu mamy za to przyprawy, które wymagają już energii do użycia. Ale mają też fajne działanie, że właśnie wszystkie przyległe rzeczy zużywalne też dodatkowo leczą. To też można właśnie fajnie przedstawić w ten sposób. Teraz właśnie nasza butelka wody też będzie leczyć. Więc no widzicie, jest dużo potencjalnie ciekawych rzeczy do zrobienia. Ale no, jako że to jest pierwsze podejście takie najbardziej samouczkowe i w ogóle pierwsze podejście, które wam pokazuję, nie będę aż tak się tutaj fleksował czy męczył. I proszę, pierwsze co, trafiłem na coś, czego nie znam. O, okej, czyli tak. Statua Anny. No, ciekawe, ale mniejsze. Nie będę mówił, czemu ciekawe. I tak. Na statule jest napisane. Okej. Anna rozdawała dary, czym prezenty świat. Prezenty. Świat czuł się bezpiecznie w jej ramionach. Uzdrowiciel w płomieniach, czy uzdrowicielki w płomieniach, mniejsza. Nie wiem. Ale za 1 złoto można dostać max HP. I tak, dajemy monetkę, klękamy przed statuą i się modlimy. I cóż, no. Anna wydaje się być nadal odbijać światło, nawet w takim mrocznym miejscu. I plus 5 max HP. Więc właśnie tak, losowe eventy. Powiem wam szczerze, takiego jeszcze nie trafiłem. Coffee blocked. O, to ciekawe, tutaj ścieżka jest zamknięta. Dobra, handlarza na razie omijamy, później do niego pójdziemy ewentualnie, ale najpierw właśnie chcę się zmierzyć z innymi przeciwnikami. I zacznijmy może od pozbycia się slime'a w jedną turę. Niech i tak będzie. I teraz tak, nie ma slime'a, widzicie, zmienił się trochę wygląd po użyciu jednego. Ale nadal jest spokojnie i niby jest to głupie, bo tylko jeden cios trafi. Jednak nie muszę się bać jego obrażeń, więc tak. Możemy spokojnie go tłuc. I dobra, jak mówię, nie będę się tak stresował, więc zużyjemy nawet wszystko, żeby zakończyć tą walkę już teraz. Chcę wam pokazać, wiecie, jak najwięcej rzeczy. Jeśli będę tego oszczędzał, to może nie wyjść. I tak, 4 miejsca na dole, to rozwijemy to w ten sposób. Przy czym tutaj celowo stawiam, tak. Ale nie będę na razie tłumaczył. I tutaj tak. Może zobaczycie czym prędzej, dlaczego to robię i co jest takiego wspaniałego. I mam nowe przedmioty, fajnie. Pierwsze shift. Mogę go wziąć, czemu nie. Po drugie mamy splint. Czyli jakaś ciekawa rzecz, która właśnie nam pozwala dostawać 1 życie, jeśli używamy broni przyległej. Ale jeśli zbroja jest obecna, to po prostu tracimy to leczenie, więc widzicie, strategia bez zbroi. Podobnie ma siekierka, która za darmo bije 5, ale minus 4, jeśli mamy jakąkolwiek zbroję. I tak, możemy wziąć jeszcze 2 rzeczy. Mamy akurat dużo wolnego miejsca, to tym razem wezmę rybę. Może się przydać. Albo nie wiem, czy rybę. Chyba trzeba się zastanowić trochę tak porządniej. Oj, przeszkadzają. Ale dobra, mniejsza. Możemy wziąć jeszcze 1 przedmiot, to może... czy na pewno ryba jest mi potrzebna? Będę wziąłbym przyprawy, bo wiecie, nie mogę inne rzeczy spowodować. W ten sposób nawet można się pobawić. I w sumie tak zrobię, czemu by nie. Bo w ten sposób właśnie, wyrzucając trucizną we wrogów, będziemy mogli chyba się wyleczyć. I to mam nadzieję, że siebie, bo jeśli wrogów, to będzie trochę dziwne. I na wszelki wielki można nawet sprawdzimy. Chociaż nie, to na razie nie pokażę. I tak, mam tu kolejnych nowych wrogów. Powiem szczerze, wrogowie, których jednocześnie lubię i bardzo nie lubię. Po pierwsze mamy tutaj... Maskrat...
Brigand, nie wiem, ciężko mi to przetłumaczyć, ale takie coś. Właśnie to jest wróg z bardzo ważną umiejętnością. Właśnie, jak widzicie, jest tchórzliwy. Tylko jeśli, po prostu jeśli tylko tchórze zostaną na polu bitwy, ucieknie. Ważna zdolność, żeby czasami unikać, powiedzmy, komplikacji. Ale z drugiej strony też zdolność, która bywa problematyczna, gdyż po ucieczce nie dostajemy doświadczenia za nich. A mamy tutaj też właśnie małą pszczołę, która jest co najmniej irytującym wrogiem, no ale niestety. Jeśli chcemy się pozbyć jego i dostać expa, to nie możemy jej ruszać jako pierwszej w takiej sytuacji. Więc tak, tak, tak. I niestety przez to dostaniemy pewną nieprzyjemną rzecz, a konkretnie mówiąc klątwę, bo to jest właśnie też inny typ przedmiotów. Klątwy, które działają negatywnie, zajmują miejsca, nie można ich przenosić. Często mają jeszcze inne efekty, no i blokują miejsca. Można oczywiście pominąć, ale dostajemy obrażenia bezpośrednio do życia, nieważne ile mamy bloku, więc dostajemy klątwę. Ta nakłada na nas dwa powolności, które zmniejsza nam otrzymywaną zbroję, znaczy pancerz za blokowanie. Na całe szczęście nas to na razie nie dotyczy. Gorzej tylko, że jak widzicie, pszczoła będzie chciała nas dobić. Więc to będzie ciężkie. Jak tutaj mam 15, czyli będę musiał tego użyć. I niestety klątwy się nie pozbędziemy od razu. A nie, on jeszcze przeżyje. To musimy uderzyć jeszcze raz, tak? Ucieknie. Niestety źle to przemyślałem i ucieknie. Tak się staram, żeby nie uciekał, jednak ucieka. No ale widzicie, tak to działa. Zdobywam kolejne przedmioty, niestety klątwa za mnie zostanie. Nie da się jej ruszyć ani nic. Trzeba ją właśnie się pozbyć w inne sposoby. Natomiast mamy tutaj też Heavy Blade'a. Robię 8, jest ciężki. Ciężki to jest kolejna właściwość, która powoduje, że... A co, mówię, pokażę, patrzcie. Zawsze spod na dół. I cóż, no poza tym jest mocniejsze, jak widać. Bije za 8. I jeśli dobije, to daje spowolnienie, czyli ten sam efekt wrogom. Oznacza to mniej więcej tyle, że tak, możemy to póki co wymienić. Żegnaj, drewniany mieczyku. To postawię w ten sposób. Dobra, to nie jest consumable, więc to nie ma znaczenia. Możemy wziąć seasoning i znowu ten meal. Ale ja preferuję to zrobić inaczej. Weźmiemy warm drinka, który teraz będzie leczył za 15, czyli takie porządne leczonko, jeśli trzeba. A tutaj... A, pusty kufel, nie? Dobra, niech będzie też miksturka bloku. No, w takiej konfiguracji idziemy dalej. Do handlarza jeszcze nie. Na razie do wrogów, potem tam. Handlarz na zakończenie. I... No, pierwsze co, pozbywamy się tego dziadostwa. I przez to niestety nie pokonamy slime'a w tej rundzie, chociaż i tak byśmy go nie pokonali. Chyba. No, nie pokonalibyśmy go. Nie, żeby to miało jakieś wielkie znaczenie. I tak, slow niestety zadziałał, więc otrzymamy obrażenie. W tej rundzie. To jest niestety nieprzyjemne, ale z drugiej strony... Dobra, trudno. Nie chcę otrzymywać obrażeń, wiem, że robię głupotę. Z perspektywy tego, jak potężny to jest przedmiot, ale no... Mówię, podejście takie dosyć... poglądowe, więc nie ma co też płakać za tym. O, Mana Stone wrócił. Ale póki co nie ma magii, więc nie będę tego brał. Mamy za to tarczkę, która zajmuje dwa miejsca, jest moim zdaniem bardzo fajna. Tylko trochę ciężko jeszcze czasem to umiejscowić, a mniej więcej tak to i tak wezmę i zrobimy. Jeśli chodzi o przyprawy, to teraz pokażę wam coś ciekawego. A nie, myślałem, że to tak działa, ale chyba to naprawili, czym zmienili. Mogę powiedzieć, że kiedyś przyprawy dawały bonusy innym przyprawom. Póki co, teraz chyba już tak nie jest i... Bronię w tej kolumnie trzymam dwa obrażenia. Kryształy. Bardzo fajna mechanika, która niestety jest też trochę męcząca. Żeby z tego dostać pełne zastosowanie, trzeba trochę się namęczyć w ładaniu. Konkretnie mówiąc, proszę o tak. I w ten sposób i to dostaje obrażenia. Fajna mechanika. Jak już to mówiłem,
i zdecydowanie będę chciał się chociaż trochę tym pobawić. Gorzej jest tylko, że teraz nie mam miejsca na przyprawę aż takiego idealnego. No, brakuje mi jednego slota dosłownie, jeśli mamy to tak wbliżać. Ewentualnie cold drinka mogę nie brać, chociaż on jest akurat super. Dobra, trudno. Warm drink w takim razie odpada. Resztę rzeczy nie bierzemy. Ale uwierzcie, taka tarczka jest bardzo cenna. Niemniej jednak pokażę wam, jak działa odblokowanie drzwi. Może znowu przeorganizujemy, tracimy kluczyk. Otwarte, jej. Skrzynka, a w skrzynce skarby. I co my tu? O, proszę. Mamy chyba jedną z moich ulubionych broni. Nie bije ona najwięcej, bo tylko drewniany miecz, ale nakłada słabość na wrogów. I szczerze powiedziawszy, jedno obrażenie względem tego mieczyka może to dyskwalifikować, ale inne działania są dużo lepsze. Więc... dopiero co zdobyliśmy Heavy Blade'a, już go będę zastępował czymś, co jeszcze jest ciekawe, common i... A tego nie pamiętam, że to było mniejsze. Ja w takim wypadku to jest super. I w sumie, jeśli możemy tak to zrobić, to jeszcze... To jest to, o czym myślę. No tak, ale to nie ma sensu, więc weźmiemy tak. Heavy Blade'a zostawiamy. Natomiast widzimy handlarza, u którego można właśnie kupować różne ciekawe rzeczy. I powiem szczerze, to jest pierwszy moment, w którym widzę... nie stać na sal, to jest jakieś potężne. 10 wampiryzmu, wampiryzmy to są obrażenia, które leczą przy okazji. Ale nakłada na siebie truciznę, więc... To jest takie dobre do dobicia w sumie. Rzeczą od razu powiem, wampiryzm a damage są dwie różne rzeczy, więc... Jeśli mamy na przykład to, to z niej zwiększy damage wampiryzmu, a da właśnie 2 damage'a. Ale tak fajne i tak... Można sprzedawać mu rzeczy z tego, co widzę. Ale mniejsza. W sumie z tego, co widzę, nawet jestem tego świadom. Tu mam kolejną rybkę i... To w sumie wszystko handlarze. Można właśnie u niego handlować różnymi rzeczami. Są... Są bardzo dobre, jak na przykład właśnie ten Vampire Axe, jak tak myślę. Tylko, że mnie nie stać. No bo nawet jakbym chciał w ten sposób, to... No właśnie, może jeśli... Będziesz mieć trochę więcej pieniędzy. Ale no. To cała filozofia. Można właśnie u nich, jak mówię, też sprzedawać. Kupię to za dolara, a to... żaby i tak to nie jest potrzebne. Widzicie, takie po prostu mini teksty. Ale jak widać, wszystko jest dla niego prawie że nic nie warte. No oczywiście z niewielkim wyjątkami, jak kryształek. Ale tak, co ja to będę więcej mówił, w sumie jakiś głupot robił. Myślę, że warto było odwiedzić tego handlarza. Zobaczył naprawdę fajny przedmiot, który będę chciał zdobyć kiedy indziej. I przy okazji schodzimy niżej, jesteśmy jeszcze w następnym poziomie i idziemy. Small, jakkolwiek by to nie nazwać. Ratwolf. I teraz proszę, użyłem tego, to nazwę 4. I najważniejsza rzecz, maczuga, pałka, jak zwał tak zwał. 9 obrażeń i 1 weak. Zobaczcie, nie bije. 7. Bong 6. Bong 5. Bong 4. Najprostsze w świecie. Każdy poziom weaka z mniejsza obrażenia zadawane o 1. I to jest takie niby prościutkie, a z drugiej strony tak dobre, tak... tak to lubię, że... No, głowa mała. A, i przy okazji jeszcze zapomniałem o tym pokazać. Pokazać. Właśnie tu mam dwie opcje. Reorganize, która za 3 energii pozwala nam poprzestawić rzeczy w plecaku i czasami dostać też dodatkowe rzeczy, jak w tym przypadku, tylko jeśli będziemy reorganizować, to właśnie pałkę. Oraz mam opcję Scratch, za 3 energii zadajemy 3 obrażenia wszystkim. Tyle w temacie. Przy czym są przedmioty, to akurat mogę powiedzieć doświadczenia, które zwiększają ilość tych obrażeń, ale mniejsza. I teraz tak, mamy tutaj wrogów. Jak widzicie, zadają łącznie 13 obrażeń. Na całe szczęście udało się to przeciwdziałać. Nie będzie obrażeń, idealnie 10, więc... To... Właśnie za to lubię tą pałkę. Po prostu jest taka dziecinnie prosta w użytku. Nie ma żadnych zaawansowanych mechanik, a jest tak skuteczna.
Po prostu aż żal by było jej nie brać ze sobą. To jest tak 20. Nie dobijemy go, ale mamy 10 bloków, więc jak widać nie ma się czym przejmować. Nawet nie muszę tych drinków używać ani innych rzeczy. Jest naprawdę dużo fajnych tutaj do pokazania. No i kolejny level up. I jak widzicie, tym razem już tylko 3 miejsca. Co potrafi być problematyczne właśnie przez to, że z każdym poziomem będziemy mieli tego coraz mniej. I powiedzmy, że zrobię tak, może... Aha. Tak. To dobry pomysł tutaj może. Ewentualnie tak, okej. I mamy przedmioty. Tym razem, co my tu mamy? No i się zaczyna. I się właśnie zaczyna. Różne przedmioty, różne magie. Jak to działa, co z tym chodzi? Teraz będę tłumaczył, ale zanim to właśnie przeorganizujmy plecaczkę. Właśnie z myślą o takich rzeczach. A na razie tak. A, no dobra, działa. No i tak, właśnie mamy tu różdżkę. Tej akurat nie znam, eteryczna różdżka. Trzy tego, many wymaga. I z tego, co tutaj pokazują, piszą, opisują, to działa to w ten sposób, że tworzy eteryczną energię. Właśnie tak, różdżki potrzebujemy też tych mana stone'ów. A mana stone idziemy także, jak raz się użyje many, to ona nie wraca do końca bitwy. Nie wiem, czy uda się to łatwo pokazać, więc na razie pozwólcie, że jeszcze tego nie, może nie będę brał koniecznie. Natomiast możemy wziąć kolejną koszulę. Mieć jeszcze więcej bloków. To nie jest jednak takie dobre. I tak. Dach. Spada na dół. Chyba, że są pod tym inne struktury. I ogólnie to działa w ten sposób, że właśnie... Struktury to jest inny typ przedmiotów, które mają jakieś dziwne działania, chociaż osobiście nie znam za dużo, znam dach i cegłę. Nie będziemy się tym bawić na razie. Natomiast z innych rzeczy, które tutaj widzimy, kolejny shift zawsze warto mieć. Tutaj mamy double halberd. Ciężko to umieścić, jak widzicie, bo jest duże. Ale zdaje wszystkim wrogom 4 obrażenia, więc jeśli by się udało to jakoś dobrze umiejscowić, na przykład o w ten sposób, prawie, o tak, będzie biło teraz 6 wszystkim. Ciekawy przedmiot, tylko że właśnie ma wadę, że nie może przy nim być żadna inna broń. Bo jeśli jest, to niestety traci w swojej właściwości. I w sumie tak się trochę gubię w wątku. Ale tak, no ogólnie właśnie są takie przedmiociki i to jest moim zdaniem jedno z ciekawszych. Jakkolwiek nie jest to może najlepsze pod kątem zadawanych obrażeń, nadal lepsze jednak od pałki. Pozwala dobijać, żeby zdobywać ryby. Więc ciężko będzie to przeorganizować dokładnie. Wiecie, tego plecaka. Bo chciałbym jak najlepsze tu efekty uzyskać. I co to dało? Działa? A to zwiększa działanie hełma? Tak. To zwiększa działanie hełma? Tak. Tak. Super. I co dalej? Jak widać, ciężko będzie to wszystko pomieścić. Aha. No, bo jeśli tutaj haka postawimy, to już nie będzie miejsca dla pałki. Ale z drugiej strony mogę też Shiva nie umieszczać i wtedy to będzie miał tak, to będzie miał tak, ale Shiva nie będzie miał. No. Widzicie, jakie to są potężne dylematy, które często powodują, że potrafię pół godziny siedzieć i myśleć, co tutaj w sumie zrobić. No i tak, póki co może zostawię to w ten sposób. Wiem, że nie jest to najlepsze, ale darmowe ryby, rozumiecie. I właśnie to też powoduje, że musi mieć wolne miejsce, więc zostawimy to w ten sposób. Nie jest to może najoptymalniejsze, ale no. Zaraz zobaczycie, że jest to opłacalne. I mamy kolejnego wroga. Królik. Dosyć wkurzający. I delikatnie mówiąc też niebezpieczny. Niestety też przy okazji zapomniałem wspomnieć, Fishing Hook wymaga 2 energii. Więc to jest naprawdę do dobijania tylko, no ale darmowe ryby są tego warte. I tak, czy jesteśmy w stanie go dobić teraz? No prawie. Jak widzicie, prawie. Więc przygotujemy co pod następną rundę, bo jednak chcę dostać darmową rybę. Poczekamy.
żeby blok mu przepadł. I ryba. Akurat dwumiejscowa. Akurat dwumiejscowa się ryba trafiła. Ej, no cóż. I tam właśnie też było coś z dopiskiem, że daje wielkie szczęście. Jak to konkretnie działa, nie wiem. Ale tak, właśnie w sensie... Nie wiem do końca, ale... Dobra, i mam też Lucky Ring. When combat ends, add luck. Prawdopodobnie luck jest związany może z jakimiś krytykami czy czymś, nie jestem pewien. Ale no... Pokonaliśmy znowu trzy przedmioty i... Przykładowo właśnie jest tutaj fajny hełm. Przy czym, jest lepszy od tego, co mamy? Niekoniecznie. Można natomiast powiedzieć, że jest i tak lepszy od innych rzeczy, które mamy, czyli od przypraw, bo nie korzystamy z tego. I co, jesteśmy na tym jeden bloku. Więc daje tylko jeden bloku, ale ma inną fajną rzecz. Dodaje kolce. A kolce to jest dosłownie typowa mechanika taka. Ktoś nas bije, to dostaje obrażenia. Więc, no. Wezmę to sobie. Innych hełmów nas nie bierzemy i... Nadal nie wezmę Mana Stone'a. Gdyż chciałbym mieć miejsce na mniejsze ryby, gdyby się miał trafić. Tylko zatworzę też drzwi. Jednak skrzynki nas nie będę ruszał. Po prostu, wiecie, preferuję zobaczyć, co będzie się działo. A póki co, o! Mamy kolejne fajne wydarzenie. Memory, które może właśnie dać fajne bardzo rzeczy, ale trafimy. Z drugiej strony też może dać klątwy. I właśnie dlatego też nie radzę robić takich, jak kiedy trafi się jedna klątwa, bo jeśli trafi się na drugą, to będą problemy. Ale tak, mam kilka zgadywnięć i proszę. Wszystkie bronie poniżej i dostaję trzy potężne. I teraz chcemy, tu jeszcze mamy, fajne, ale chciałem powiedzieć, że niekoniecznie tego chcę, bo to się zużywa, i tak to wygrałem. To jest klątwa, to tą klątwę widzieliśmy, więc nie chcę. A to widziałem też, więc to wezmę. A, i dobra, widzę, leży sobie. Czy to działa? Nie. Below to oznacza bezpośrednio pod tym. Okej. Okay. Czyli mam takie inne coś, co też... Można powiedzieć, że zwiększa obrażenie, ale tylko tego, co bezpośrednio to dotyka. Nie jest to może najlepsze dla fishing hooka, ale nie jest najgorsze. No, więc wybaczcie znowu zacięcie, ale tak... Z tego teraz dopiero też zauważyłem, że pałka nie jest wzmocniona. Musiałbym fishing hooka na odwrót chyba zrobić jakoś. Kurczę, nie można tak idealnie lustrzanie odbić. To jest trochę dziwne. No, ciężko to będzie zrobić w taki sposób, żeby jedno i drugie mogło korzystać. Chociaż... No, to ciężkie będzie. Więc, chociaż Fishing Hook, jak widzicie, może być ciekawy ze swoim dawaniem ryb, tak chyba za ciężko będzie go teraz tutaj przygotować, więc... No. Wrócimy do starego typu. A tutaj mamy Queen's Cleaver. Okej. Okay. Powiem szczerze, że tego przedmiotu nie widziałem bezpośrednio, widziałem za to inne podobne i... Jest to tasak. Jak widzę, tasaki działają w ten sposób, że oddziałują na to, że inne tasaki, które są z nimi połączone, w jakiś sposób też zostają użyte, kiedy on jest użyty. Natomiast mam trochę wyższy koszt aktywacji niż przeciętna broń, więc... Nie zawsze są idealnie dobre. Niemniej jednak wezmę. Może uda się ich trochę zgromadzić. A to... Też może użyję kiedyś. O! O! Permanently. Dobra, to jest potężne jednak. Będę mógł to na zawsze wzmocnić. Ale okej. Tyle chyba na ciebie wystarczy. I skoro trafiliśmy takie wydarzenie i pozbyłem się haka rybackiego, to zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Bo może dostaniemy jakieś rzeczy, które się przydadzą. I tak, są. Po pierwsze, dużo debuffów na wrogów. Po drugie, no dwie takie buteleczki, które mogą też zostać sporo obrażenia. Więc bierzemy to. Lecimy. I chyba, jak tak patrzę, to dzisiaj będzie tylko to jedno podejście. No ale mniejsza z tym. A na razie jeszcze nie używam tego wszystkiego, bo szkoda mi.
wiecie, jak mogłeś trafić na lepszą broń. Zamiast tego zrobimy tak, tak, tak i wygrana. I dobrze, dobrze. Nie, czyli to tak musi być. Dobrze. I właśnie teraz zaczyna się większa zabawa, bo mamy te ssaki. Te ssaki muszą być na skosie, żeby to chciał działać. Więc oznaczałoby to, żeby to musiałoby wyglądać mniej więcej tak. Proszę, żeby to zadziałało idealnie. Używam tego za 2 energii i 3 ssaki się aktywują. Nie jest to może najlepsza, ale... zawsze jakaś opcja. Tylko jak to teraz pomieścić, żeby wszystkie te rzeczy nadal dostawały bonusy? O, ciężko będzie. Więc mogę dać tasakom bonus. Zawsze to będzie jakieś większe aktywacja. Dobra, czemu nie? Jak nie można zrobić tego lepiej, to nie będzie w ten sposób. I mogę też spróbować w ten sposób. A, zrobię to może tak. I teraz ogólnie w tej rundzie użyjemy tego już. Mamy tutaj, jak widać, trochę potężniejsze rzeczy. I tak, prolączę się strasznie, rozproszę, ale mniejsza. Widzicie, mamy już właśnie większe takie. I co my tu jeszcze mamy? Miksturka regeneracyjna. Ohydne jedzenie. Które daje energię, ale tracimy życie. Oraz napierśnik brązowy. Który daje. Obrażenia przyległym bronią oraz plus 2 bloku hełmom i butom po skosie, jeśli się nie mylę. Aha, czyli to będzie 5 bloku, 2 bloku. W takiej konfiguracji jest 1 bloku, 4 bloku. Samo natomiast daje tylko 2 bloku podstawowo plus 1 za tarczkę, ale daje mocniejsze na inne rzeczy. I wzmacnia bronię, co wydaje mi się być ciekawą opcją, więc wymienimy. Nie wybieramy więcej rzeczy, zostawiamy samą koszulę i idziemy na kolejną walkę. Lecimy tutaj już z kimś dużo potężniejszym. Jak widzicie, ma 3 ataki. I teraz tak, trzeba na pewno, to jest dobry pomysł, żeby tego użyć. Co, nie wiem, jak to do końca działa, czy to wybieramy jedną broń, czy kilka, więc zryzykuję. Jedną. Okej, w takim wypadku dobrze, że w sumie użyłem tego na pałkę, bo pałka na pewno zostanie, co do innych nie wiem. Ale tak, w takim wypadku użyjmy tego. I proszę, widzicie, wszystkie te ssaki się użyły, zdały obrażenia. A rzucimy jeszcze czymś takim na wszelki wielki, żeby na pewno nie stracić życia. Jeszcze weźmiemy cool drinka, żeby wam tak pokazać pięknie. Co się dzieje, jak się tego użyje? Widzicie, zmienia się to w kubek, który można rzucić, żeby zadać obrażenia. I zginie z kolców prawie. I teraz dziab. I co ciekawe, można pozostałych potem nadal używać po tym, jak się tak to zrobi, więc no. Mam nadzieję, że wam się podoba, póki co. I nadal nowe rzeczy, przy czym to jest piękne. Więc to od razu wezmę. Mam też łuk oraz jakieś inne rzeczy. Fajny mieczyk, tylko jakie miejsce on zajmuje? W ten sposób, tak jak hak rybacki, ciężko będzie to umieścić, więc na razie powiedzmy, że nie biorę więcej. Finished choosing i idziemy dalej do eventów. O, znowu to. Oczywiście, że max HP. Po co mi pieniądze? Lepiej mieć HP-ki. O nie, dobra. Odcinek trwa już 40 minut prawie, w sumie 39. I akurat będziemy mogli przejść finał krypty, czyli jednego z biomów, co wam tak zdradzę. I tak, tutaj z tego co widziałem losuje się jakiś boss, z którym się walczy. Nie wiem, czy jest zawsze taki sam, czy nie, bo raz widziałem innego, mogę wam powiedzieć, nie będę zdradzał. Ale tym razem jest... teraz tym razem jest on. Z nim już też walczyłem wcześniej. No, więc wracając. Widziałem jeszcze innego bossa, ale nie będę zdradzał. Jedno co mogę powiedzieć, tak widzicie, to, że jest... dosyć niebezpieczny, bo kiedy używam tarczy, dostaję jeden rage'a. Więc rozpoczynamy bitwę. Czegoś takiego, czegoś takiego. No i można zaryzykować w różne sposoby. Ja zaryzykuję jednak tak, gdyż to jest
bezpieczniejsze. I no, walka. W tym momencie będzie ogólnie jeszcze, powiem, jak widać, Jasnaczek będzie przywoływał sobie sojuszników. Jednak się tym nie przejmujmy. Gdyż... Ci sojusznicy bywają irytujący co najmniej. Ale nie są bezpośrednio groźni aż tak strasznie. I teraz tak, to przejdzie we mnie 5 obrażeń. Czy to jest jakaś krytyczna ilość? Niekoniecznie, więc nie musimy aż tak się przejmować. Jeśli użyję tarczki, natomiast to... Chronimy się... A nie, przepraszam, to nie przyszło ileś tam, tylko dużo więcej. Zapomniałem o 10. Więc tak, powinniśmy się skupić chyba na pozbyciu tego. Więc to zada 7. Dużo. Dobra. To było głupie. Lepiej po prostu chyba bić pałką i redukować. No niestety, obrażeń trochę tutaj dostaniemy. I dobra. Musimy jak najszybciej się pozbyć tego dziada. Pałką zdamy teraz jeszcze 22 obrażenia. 10 plus 7 plus 4. Więcej. Więc no. Trochę to zajmie. Możemy przegrać. Ale nie przejmujcie się. I minimalnie zabraknie, żeby to już wygrać. Niestety. Będą ciężkie obrażenia. Ale jak mówię, to jest podejście nadal takie... A nie, dobra, zginę od tego. Szkoda, żeby na końcu, ale no. Wygrana. Dodatkowe miejsca w plecaku, 3. Wezmę tak, bo to i tak nie ma większego znaczenia. I najważniejsza rzecz, która jest po pokonaniu bossów. Relikty. Relikty, ogólnie mówiąc, to są potężne przedmioty pasywne, które mają różne działania. Tu na przykład... jak użyjesz przedmiotu, jest on zablokowany na 2 bitwy, czyli czegoś nie przeniesie. Ale każda broń ma plus 5. Obrażeń. Tu mamy czegoś jeszcze nie widziałem. O, z tego co widzę, po prostu za każdy kryształek przyległy będą potężniejsze bronie, a tu mamy przyprawy. Czy tam nawet takie spice bardziej, w sensie spice, niż seasoning. Ale dobra. I to po prostu powoduje, że wszystkie przedmioty użytkowe dają nam wściekłość. W przypadku artefaktów można brać jednego. I szczerze mówiąc, z tych opcji to wydaje się najlepsze. Będziemy musieli po prostu teraz dużo tylko jakiś ryb zbierać czy czegoś. I po raz pierwszy biorę Mana Stone'a. Teraz można tu wejść jeszcze, tak, żeby zobaczyć co mamy. I mamy tu... Wow. Okej, bransoletka, która daje energię i przekazuje energię Mana Stone'ów. Jest to potężniejsza im więcej klątw. Ciekawe. To jeszcze. Usuwanie wszystkich negatywnych statusów i Shiv oraz kluczyk. I szczerze wezmę kluczyka oraz Shiva, gdyż tutaj kluczyk jest czymś bardzo cennym. Ogólnie zobaczcie, są drzwiczki, są zamknięte drzwiczki, które odblokowujemy w tym momencie, a za tymi drzwiczkami są inne drzwiczki. W zależności od tego, które się wybierze, trafi się do innego biomu. I tak, ja wam pokażę ten biom. Ale to już w następnym odcinku, a póki co to tyle, więc dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że jako tako się wam podobało i podobnie jak ja jesteście co najmniej zaciekawieni grą Backpack Hero. I tak, mogę wam powiedzieć, że odcinki co jakiś czas będą, chociaż zazwyczaj to będą dosyć rzadkie i bardziej pogląd nowości czy czegoś co odkryłem niż taka regularna seria, bo rozumiecie, ta gierka jeszcze ma długą drogę przed sobą, jako że premierę będzie miała za rok. Ale dobra, starczy tego gadania, po prostu trzymajcie się i hej, hej.